Dzień dobry Państwu, telewizja internetowa Niezależny Lublin. Witam Państwa, Ryszard Kołobowicz. Dziś tradycyjnie o tej porze naszym gościem jest pan profesor Mirosław Piotrowski. Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich Państwa. Tematów a tematów. No przede wszystkim w niedzielę były wybory. I PiS wygrał. Zgodzi pan się z tym stwierdzeniem? Tak, jeśli idzie o listę sejmową w Lublinie i na Lubelszczyźnie, jeśli idzie o Senat, to w Lublinie nie. Ja też startowałem i uzyskałem trzeci wynik, a kandydat PiS-u był drugi. Tutaj zwyciężył kandydat połączonych sił. I przy tej okazji, jeśli pan redaktor pozwoli, chciałem wszystkim państwu bardzo serdecznie podziękować, szczególnie tym, którzy oddali na mnie swój głos. Było to prawie 20 tysięcy głosów i chcę zapewnić, że każdy głos był i jest bardzo ważny i cenny i on zaowocuje w przyszłych wyborach, mam nadzieję w przyszłym roku, i też chciałbym się z Państwem spotkać, w jakiej formule i kiedy, to jeszcze pozwolę sobie skorzystać z uprzejmości anteny, może za tydzień. A jeśli idzie o to, kto wygrał, a kto przegrał, no to w skali kraju, mając na względzie wybory do Sejmu, wybory wygrał PiS, ale przegrał. Natomiast koalicja... To się nazywa pyrrusowe zwycięstwo, jest taki termin. Jest, od dawna. Koalicja Obywatelska z przystawkami przegrała, ale wygrała. To znaczy sama koalicja przegrała, ale wygrała, bo będzie tworzyć w tej chwili rząd. No i trzeba szczerze powiedzieć, że te wybory były bardzo, że tak powiem... Od początku było jasne, że idą praktycznie dwa bloki plus Konfederacja, i na razie pomijmy Konfederację, dlatego że jej poświęcimy osobną część naszej rozmowy, ale było tak, że jest albo PiS, albo tak zwany antypiS, czyli ta właśnie koalicja, prawda? No tak, ale stało się to, o czym mówię od już wielu lat. Wyborcy pokazali naprawdę żółtą kartkę zarówno PiS-owi, jak i Koalicji Obywatelskiej, bo żadna z tych formacji nie uzyskała bezpośredniej większości. Nie mogłaby rządzić samodzielnie, i teraz w grę wchodzą inne formacje, czyli jeśli utworzy się koalicja z Koalicji Obywatelskiej i tych dwóch członów, no to będziemy mieli taki powrót jak dawniej PZPR, ZSL i SD, taki twór polityczny trójczłonowy. Jak długo on przetrwa, to zobaczymy. No i ja żałuję, że Konfederacja nie uzyskała jeszcze lepszego wyniku, bo polepszyła swój stan posiadania oczywiście, ale pozostał duży niedosyt z racji tego, co oczekiwali wyborcy Konfederacji, a przede wszystkim startujący z jej list. No właśnie, to żeby tak jeszcze uszczegółowić, to na Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 194 mandaty, Koalicja Obywatelska 157, Trzecia Droga 65, Lewica 26, Konfederacja 18. No i też problem polega na tym, że rzeczywiście, że te poszczególne partie, o których mówiłem, to właściwie nie były partie, a komitety wyborcze. Poza tym, że Koalicja Obywatelska składa się z Platformy Obywatelskiej, co tam jeszcze jest, Zieloni, Nowoczesna i Inicjatywa Polska, to są cztery partie składające się na Konfederację, na Koalicję Obywatelską, to Trzecia Droga nie dość, że się składa z dwóch partii w zasadzie, czyli z PSL-u i z Hołowni, to Lewica też się dzieli na jednostki, że tak powiem, organizacyjne. Tam jest ta Lewica, powiedzmy to SLD-owska, jest to, co zostało z Partii Razem, przepraszam, z Partii Razem, Partia Razem tutaj mocno się zakrecentowała, weszła, to, co zostało jeszcze z Partii Wiosna. Czyli ten układ wydaje się dosyć skomplikowany, ale ponieważ wszystkie przygotowania do wyborów były pod hasłem idziemy przeciw PiS-owi, to jednak no, trzeba założyć, że te partie, mimo pewnie jakichś trudności bieżących, dogadają się i mają szansę sformułować nowy rząd. No i teraz pytanie, co zrobi prezydent? Pyta pan redaktor o Andrzeja Dudę, nazywanego prezydentem, bo przypomnę, że on został wybrany w trybie
niezgodnym z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, a sam ma stać na straży tejże Konstytucji. No, ruch należy do osoby sprawującej ten urząd, czyli Andrzeja Dudy, który tam jest. Myślę, że nadejdzie jeszcze czas, aby w ogóle rozliczyć tę kampanię prezydencką i zapytać Trybunał Konstytucyjny, czy wybór Andrzeja Dudy był ważny, bo on sam, przypomnę, nagrał film przed wyborami, twierdząc, że jeśli odbędą się wybory prezydenckie w tym terminie, w którym się odbyły, no to będą niezgodne z konstytucją. I ten film jest oczywiście w internecie, ale no, ruch należy do Andrzeja Dudy formalnie. Wobec tego konstytucja przewiduje, że ma powierzyć kandydatowi jednemu wybranemu misję tworzenia rządu. I to jeśli jest artykuł 154 konstytucji. Tak, 154 konstytucji. No i to jest takie 5 minut dla Andrzeja Dudy, który może desygnować na premiera kogoś z PiS-u, bo to największe ugrupowanie. Największe ugrupowanie. Ale no, może pragmatycznie patrząc i nie chcąc mącić, po prostu zlecić Donaldowi Tuskowi, którego Platforma Obywatelska wybrała już kandydatem na premiera. Jest to największe ugrupowanie z tych trzech, jak mówię, podobne do PZPR, czyli do mocnej partii, ZSL i SD i przystawek, ale oczywiście swoje 5 minut upatruje tutaj Tygrysek, czyli pan Kosiniak-Kamysz, który jest wabiony przez PiS, bo PiS marzy o tym, aby oderwać z tej dwuczłonowej organizacji 2050 właśnie Tygryska, pana Kosiniaka-Kamysza i zaoferować mu wszystko, tak? Żeby był i premierem, i miał połowę ministerstw albo i więcej. Jeszcze marszałkiem i pewnie... I jeszcze zapewnić mu, że będzie kandydatem PiSu na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w przyszłym roku. Więc ma swoje 5 minut, ale jeśli jeszcze mogę tylko nawiązać do tych objaśnień pana redaktora bardzo szczegółowych dotyczących podziału tamtych partii, no to podziwiam erudycję, jestem pod wrażeniem, ale też niektóre osoby mogły się z tym zapoznać. Dlaczego? No bo akurat przedstawiciele tych formacji wszystkich byli obecni w mediach mainstreamowych. Natomiast jeśli idzie o Konfederację, o której jeszcze mamy rozmawiać, no to zwracam jednak uwagę, że Konfederacja była wyautowana ze wszystkich mediów, czy to reżimowych, rządowych, czy to innych, prywatnych, tych dużych mainstreamowych. I tak naprawdę wyborca nie wiedział, że Konfederacja składa się z trzech członów, czyli Nowej Nadziei, pana Sławomira Mencena, Ruchu Narodowego, pana Krzysztofa Bosaka i Konfederacji Korony Polskiej, pana posła Grzegorza Brauna. To była wiedza specjalistyczna i wyborca nie miał okazji się z nią zapoznać, tak jak w przypadku tych partii, o których mówił wcześniej pan redaktor. A to jest ważne z punktu widzenia oddania głosu i decydowania o tym, na którą formację się głosuje. Czyli tak jak się przynajmniej przegląda Twittera, to wszyscy politycy PiS stosują taką wykładnię, że teraz prezydent powierzy tekę premiera przedstawicielowi zwycięskiej partii, czyli Prawu i Sprawiedliwości. Czy dokładnie nie powierzy taki premiera, tylko misję rządu. Misję tworzenia rządu, tak. No ale to tak ja też skrótowo... No i praktycznie na co może liczyć PiS, że wykorzysta tych kilkanaście dni, albo i troszeczkę więcej, czyli kilka tygodni, żeby zwabić PSL, bo nikogo innego nie jest w stanie pozyskać. Lewica to mogą zapomnieć, no wiadomo, Platforma Obywatelska także, czy pan Hołownia, więc tylko i wyłącznie PSL. I rozpoczęły się zaloty, wręcz amory. Odwiedziałem wypowiedź pana ministra Przemysława Czarnka, jeszcze ministra nauki, który pewnie ma nadzieję, jak to wiele osób, zwłaszcza też nie wie, że są przy nadziei, że pozostanie w rządzie. I widzę taką wypowiedź z jego zdjęciem wytłuszczoną, że gdyby nie PiS, to zostałby politykiem sam PSL-u. Tak? Już tak się zaleca mistrzy do PSL-u. No tak bardzo. Zapomniał to, co prezes Kaczyński mówił. Pamiętajcie, nie głosujcie na PSL, bo to zło.
Sądzę, panie redaktorze, że minister Czarnek o tym nie zapomniał, tylko w tej chwili jest inna wrażliwość etapu i prezes Kaczyński nakazał mu, rozkazał zalecać się do PSL-u w jego imieniu, bo jemu nie wypada. Bo przypomnijmy, że minister Czarnek, tak jak wszystkie żołnierzyki PiS-u, wykonują tylko i wyłącznie rozkazy pana prezesa. Jak kazał mu głosować za piątką dla zwierząt, to głosował. Jak kazał mu głosować za utrąceniem prożyciowego projektu Kai Godek, czyli de facto za aborcją, kazał mu głosować, to tak głosował, został zrugany tam nawet w mediach toruńskich za to. Czyli spełnia każdy rozkaz prezesa Kaczyńskiego i sądzę, że wydał mu takie polecenie. Z tym liczeniem na PSL, jeśli chodzi o mnie, po pierwsze ja nie wierzę, że tygrysek da się przekupić, ale jest jeszcze jeden problem, bo trzecia noga, przepraszam, to kolega mi napisał, nie wiem czemu, trzecia noga, nie, przepraszam, trzecia droga i tygrysek, to nie jest też jednorodna partia. I tam okazuje się, że tygrysek, już pozwólcie państwo, że zostanę przy tej nomenklaturze, ma tylko 30 posłów. 35 ma Hołowy. No to 30 plus 194, no to jeśli jeszcze pamiętam cokolwiek z matematyki elementarnej, to jest 224. To jeszcze troszkę mało. Ale panie redaktorze, popuszczając wodze wyobraźni, choć podzielam pogląd, że w momencie, gdy rozmawiamy, takie rozwiązanie jawi się jako wykluczające, w ogóle z punktu widzenia politycznego, ale mając te, ile pan redaktor mówi, bo ja tego nie podliczałem, 224. Tak, gdyby to, sam PSL przyszedł. No to brakuje 9. Gdyby formacja nazywana Zjednoczoną Prawicą miała w ręku 224, to jestem przekonany, że mówiła już pojedyncze tak, Andrzej Duda by desygnował Morawieckiego Mateusza do tworzenia nowego rządu i jak znam te osoby, to przekupiliby te 9 osób. No przecież jest tyle stanowisk, jest tyle rad nadzorczych, u pana Obajtka by się coś znalazło, nawet wymieniliby pana Obajtka, żeby zatrudnić żonę posła, którego się przekupi. Komuś tam dadzą takie apanaże jak pani Sadurskiej, czyli po okolitach 100 tysięcy złotych na miesiąc, bo się okaże, że właśnie żona czy przyjaciółka ma kwalifikacje po temu i w tym momencie. Także jest tą jedyną. Gdyby szło tu o 9 głosów, to bym jednak stawiał na bohaterski lud pisowski stłoczony w Sejmie. No ale chyba tej szansy nie będzie, bo jednak moim zdaniem tygrysek da czarną polewkę. On byłby skończony politycznie, bo oni szli z hasłem, że jeśli nas nie wybierzecie, to będzie rządził trzecia, PiS. Trzecia droga lub trzecia kadencja PiS. A oni po prostu oszukaliby wprost wyborców. Tak. No, ta władza dotychczas jeszcze sprawowana przez PiS zasadza się na dwóch filarach, na kłamstwie i na przekupstwie, więc w tej chwili idzie o ten drugi aspekt, czyli przekupywanie ludzi, a jeśli idzie o kłamstwa, no to już truje się ich propaganda taka tempa, którą stosowano nie tylko w TVP Info i telewizji publicznej, ale w innych publikatorach rządowych. A teraz coś spróbujemy coś puścić, żeby coś było widać i słychać. Wypowiedział się w mediach, a właściwie nie tyle w mediach, co w tak zwanym klubie Ronina, czołowy propagandysta, no, wieloletni, bo zaczynał w latach chyba 70. czy 80., pan Marcin Wolski. Pan Marcin Wolski, jeden ze scenarzystów filmu, to nominowali do Oscara, czy nie? Ten Smoleńsk? Nie pamiętam. Chyba Złotą Palmę w Cannes. Tak? Aha, no coś, jakieś nagrody były. Nagrody były, ale posłuchajcie państwo, co był uprzejmy powiedzieć pan Marcin Wolski. I stwarzam się, przepraszam, mówię to jako współwinny. Propagandę na gorszym poziomie niż lata 70. 80. nie pamiętam, bo ten naród został po prostu upokorzony.
Po prostu propaganda, która się lała właśnie przez ostatnie miesiące. Przecież ja mogę powiedzieć, że ja byłem zawieszony, ponieważ ja nie pasowałem do, w którymś momencie, pół roku temu, nie będę rzucał nazwisk, ponieważ nie pasowałem do tej linii twardego ataku. Była propaganda adresowana do tego betonowego elektoratu. Stawiamy pieniędzy. Betonowy elektorat, nawet gdybyśmy pokazywali w telewizji publicznej na okrągło Biedronia, i tak zagłosowałby na PiS. Wyciężyła logika stalinowska. Kto nie jest z nami, jest przeciw nam, a nie odwrotna, którą kiedyś tam demokratyczny socjalizm usiłował. I stworzenie się, przepraszam, mówię to jako... No właśnie. Teraz muszę sobie poradzić z tym, żeby tu jeszcze wrócić do poprzedniego ekranu. I jakiś komentarz, panie profesorze? Prawdziwe przyczyny zwycięskiej porażki PiS-u? Ten pan potwierdza diagnozę i tezę, którą tu stawiałem i stawiam w tym studiu od kilku lat, że po pierwsze, zarządcy PiS-u to jest ferajna bezrefleksyjnych dyletantów. To on potwierdza, że w ogóle przyjęli rozwiązania alogiczne i wyjaśnia dlaczego. Tak? Że ponadto obrażali swoich wyborców, czyli ten betonowy elektorat, ludzi, którzy w nich wierzą. Ludzi, do których nie dotrze ten przekaz ani audycja, którą pan redaktor prowadzi, a ja jestem gościem. Więc może sobie tak deliberować. No i jasno mówi, że operowali kłamstwem, tępą propagandą. Sam mówi, że jest współwinny, bo w tym uczestniczył, a pan redaktor wspomniał, że również współuczestniczył w tworzeniu propagandy w czasach komunistycznych, bo chyba, jak sobie przypominam, to w latach 70. i początek 80. to należał do PZPR, był nawet szefem podstawowej organizacji partyjnej w radiu, później się przepoczwarzył, potem poszedł na usługi do PiS-u, no zawieszono go parę miesięcy temu, on to wykorzystuje, jak sądzę, bo widzę, że jest sprawny w takim lawirowaniu. Teraz nagle błysnął odwagą Żdanowa i krytykuje władze, które już odchodzą. Moim zdaniem mrugając okiem do nowej, czyli do Tuska. Czyli będziemy robić nową szopkę. Tak, żeby zaistniał z nową szopką, zarówno tą świąteczną, czy jakimś polskim zoo, czy czymś innym, jak i reality show. I nie zdziwię się, jak pozostanie w telewizji publicznej. No właśnie, ale tutaj mamy Marcina Wolskiego, który powiedział to, co powiedział, a muszę się przyznać, że najbardziej to mnie zaszokowało to, że pani premier Szydło zdobyła się na taką wypowiedź. Posłuchajcie państwo, bo warto. Strachu, wprowadzania chaosu, budowania podziałów między Polakami. To nic innego jak zasłona dymna dla ochrony własnych wpływów. Złamali konstytucję, powołali sędziów z politycznego nadania. Ten plan się nie uda i nie pozwolę na zatrzymanie dobrej zmiany. Polacy powiedzieli, koniec z pychą i arogancją władzy. Tych wszystkich grup interesów, które przez ostatnie 8 lat bogaciły się kosztem Polaków. To był dla nich złoty wiek, ale ten wiek właśnie się skończył. Komentarz? Muszę wyjaśnić, że to tak, myślałem, że to z wczoraj wypowiedź, a to okazuje się sprzed 8 lat, ale jakże pasująco do sytuacji. Nic dodać, nic ująć. 8 lat temu pasowała ta wypowiedź pani Szydło do rządów Platformy Obywatelskiej. Teraz pasuje jak ulał do 8-letnich już rządów PiS-u, czyli tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. I panie redaktorze, szanowni państwo, obawiam się, że za 8 lat będzie można spokojnie znowu to puścić. I oni znowu chcą się zmieniać co 8 lat. Dlatego też warto podejmować próby rozbicia tego układu zaprojektowanego jeszcze przez nierządzącego już generała Czesława Kiszczaka, szefa MSW. No i to próbuje, próbowała i będzie próbować czynić Konfederacja, choć jak wiemy,
wiemy, nie uzyskała takiego wyniku, na jaki wcześniej liczono, chociaż w porównaniu z poprzednimi wyborami zyskała wiele, bo Konfederacja miała 11 mandatów w Sejmie, a ma 18, czyli 7 mandatów doszło, z tego 4 dla Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna, więc umocniła się ta część Konfederacji, o której już wspominałem wcześniej. Tak, panie profesorze, ja myślę, że w tej chwili powinniśmy, bo mówiliśmy o tym, ale poświęcić więcej słów Konfederacji. Porażka czy zwycięstwo? No bo tak, z 11 do 18 to jest progres, prawda? Ale jednocześnie to jest tylko, niech sprawdzę, 6,75% wszystkich głosów. Jeśli dobrze pamiętam, to panie redaktorze, 7,16, czyli prawie 7,2. I dlatego też wzrosło Konfederacji. Tyle było na początku, a potem po przeliczeniu wszystkich głosów wzrosło na trochę ponad 7. Okej, ale były prognozy mówiące o 12, nawet 15%. O co chodzi? Czy te sondażownie trzeba wyrzucić z rynku? Czy jednak coś się stało w ostatnim czasie kampanii? Pierwsze pytanie brzmiało, czy to jest porażka, czy to jest sukces, bo Konfederacja... No nie używajmy tego zwycięska porażka, to już zarezerwujmy dla PiSu. Bo przypomnijmy, że lider Konfederacji, pan doktor Sławomir Mentzen, dowiedziawszy się o wynikach, powiedział, że to jest porażka i jeszcze powiedział, że to jest jego osobista porażka i bierze to na siebie, bo on dyrygował tą kampanią, ale później właśnie... Między nami, przepraszam, wpadnę słowo, żaden doświadczony polityk w momencie ogłaszania wstępnych wyników nie użyłby tego sformułowania, że jest to, przyznaje się do porażki. Już tutaj pan Bosak chyba następnego dnia już się znacznie sprytniej zachował. Ale następnego dnia było wiadomo, że już Konfederacja ma więcej posłów, czyli będzie miała ostatecznie 18 posłów. No i oczywiście z jednej strony, jak patrzymy, tak jak w tej chwili to przedstawialiśmy, zyskała wyborców i się umacnia, więc może nie mówimy o wielkim sukcesie, ale jednak o maksymalizowaniu korzyści i paru krokach do przodu, ale z drugiej przy zapowiedziach sondażowych, że jest to 15%, to oczywiście wielu działaczy czuje zawód, bo gdyby to było 15%, to reprezentacja Konfederacji liczyłaby około 40 posłów, a może nawet więcej. I wiele osób włożyło wysiłku, bardzo dużo, a także funduszy, żeby zaistnieć na rynku politycznym, a to się nie udało. Pytanie, czy były to pompowane sondaże? Niewykluczone, że w pewnym momencie tak, ale nikt nie ma wątpliwości, że na pewnym etapie kampanii Konfederacji ta formacja, jak to ujęto w mediach, dostała zadyszki, czyli stanęło to poparcie. No przypomnij mi, co na przykład telewizja, zarówno publiczna, jak i TVN w ostatnich dniach zaatakowali Konfederację. I w TVN-ie był taki program z Mentzenem, który jeden z redaktorów doświadczonych TVN-u prowadził, no i był bardzo agresywny w stosunku do pana Mentzena. Natomiast telewizja polska, państwowa, publiczna kiedyś, bodajże w przeddzień wyborów rzuciła ten materiał z Banasiem dyskredytujący bardzo Konfederację. Jest to partia w zasadzie usługowa na, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, co pewnie nie jest prawdą. A z drugiej strony cały czas podkreślano, że Konfederacja rzekomo chce wejść w alians z PiS-em, a to wiadomo jest nieakceptowalne dla wyborców Konfederacji. I jedna i druga narracja były kłamliwe, po prostu kłamliwe, ale to też przyczyniło się do spadku popularności Konfederacji, bo ludzie się zastanawiali, czy to prawda, czy nieprawda. I ja ten wynik Konfederacji, niższy od oczekiwanego wcześniej, upatruję w tym, że nie dopuszczano przedstawicieli Konfederacji do mediów mainstreamowych, żeby mogli wyjaśnić sytuację, z jakich osób składa się Konfederacja, z jakich środowisk, w jaki sposób działa i
Cóż, że później pan Sławomir Mentzel wielokroć niemal na każdym spotkaniu i wywiadzie podkreślał, że absolutnie nie będzie koalicji ani z PiS-em, ani z Platformą. No to PiS straszył Platformą, Platforma straszyła, że będzie to z PiS-em. No, nawet chyba w tym studiu powiedziałem, bo dowiedziałem się na przykład, że minister Czarnek w czerwcu bodajże, tu w Lublinie, w Klubie Inteligencji Katolickiej, oświadczył, że są dogadani z Konfederacją. A z kolei w Konfederacji, jak się dowiadywałem, to nikt nic o tym nie wiedział. No więc... Skąd my to znamy? Jeśli pan pozwoli, panie profesorze, bo mam taki dokładny spis, mianowicie na tych 18 posłów. 8 to jest Nowa Nadzieja, czyli to jest ten kiedyś Korwin, prawda? Wolnościowcy. 6 to jest Ruch Narodowy. I 4 to jest Korona, czyli ruch pana posła Brauna. Tak, Konfederacja Korony Polskiej. Korony Polskiej, tak. No więc tu widać wzrost wyraźny, dlatego że, jeśli się nie mylę, to pan Braun był chyba jedynym przedstawicielem w Sejmie Korony do tej pory, tak. A teraz będzie miał 4 posłów. Tak, będzie ich 4 i to jest wzmocnienie, znaczące wzmocnienie tej wizji rozwoju Polski i tej wizji rozliczenia osób, które wprowadzały nielegalne lockdowny i które wprowadzały nielegalne rozwiązania szkodliwe dla zdrowia i życia mieszkańców, jak chociażby niepowołanie głównego inspektora sanitarnego w okresie tak zwanej epidemii czy plandemii i do dziś niepowoływanie jego. Także tutaj, jeśli popatrzymy na te okręgi, bo pan poseł Grzegorz Braun startował z Rzeszowa, świetny wynik, profesor Zapałowski z Przemyśla, z Opola pan Włodzimierz Skalik i jak pamiętam z Rybnika pan Roman Fritz, to wszyscy dostali bardzo dobre wyniki, a no niestety nie dostały się też osoby z innych okręgów, które startowały z jedynek, z Ruchu Narodowego, czy z Nowej Nadziei, choć oni zdobyli więcej, bo też parytet był większy, bo tam jest taki podział 40% ma Nowa Nadzieja, 40% Ruch Narodowy i 20% poseł Grzegorz Braun, Konfederacja Korony Polskiej. No więc w tej chwili no, wyraźnie została Korona wzmocniona. I no właśnie, myśmy pozwolili sobie na naszej stronie, który państwo oglądacie w tej chwili nasz ten program, przeprowadzić ankietę. Pytanie brzmiało, co według ciebie najbardziej zaszkodziło wynikowi Konfederacji w tych wyborach? I takie 4 opcje żeśmy przewidzieli. Centrowanie, Wippler, Siarkowska, Banaś. Tu chodziło o to, że Platforma, że tak powiem, posunęła, miała się posunąć bardziej do centrum i wszyscy ci kandydaci na posłów, których wymieniłem, pan Wippler, pani Siarkowska, pan Banaś. No pan Banaś to właściwie nie, ale pozostali posłowie to byli kiedyś posłowie innych ugrupowań, prawda? PiS-u. PiS-u, dokładnie. Druga, i na tą opcję zagłosowało 32%, czyli prawie najwięcej. Wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego 22% użytkowników i do tej i, że tak powiem, części ankiety jeszcze za chwilę postawimy, przejdziemy. Nagonka mediów 34%, tutaj myślę to, że to, co wspomniałem o TVN-ie i Telewizji Polskiej, 34%. I sformułowaliśmy coś takiego, piany męcen, piwo z męcenem, ale myślę, że użytkownicy zrozumieli, o co chodzi. Tu nie chodzi o nabijanie się z pana posła Mentzena, tylko to, że był przedstawiany te jego spotkania piwa z męczenem. No były takie po prostu. Ale to tylko 12% użytkowników ankiety przyznało, że to może być najgorsze. Natomiast no, chciałbym poświęcić chwilę czasu panu Januszowi Korwin-Mikkemu. Ale sądzi, tylko jest... jeszcze moment, jakby tak? Pan redaktor włączył tamto, bo to jest ciekawa ankieta. Powiem szczerze, że ja bardzo rzadko znajduję się w większości i nawet czuję dyskomfort, jeśli przyłączam się do większości, bo zazwyczaj mam zdanie nieco odrębne. Niezgodne. A tu się pan zgadza. A tutaj zgadzam się z jedną poprawką, którą już wyartykułowałem. Otóż mówiłem, że zadecydowały moim zdaniem przede wszystkim media. I to pan redaktor czy panowie nazwaliście nagonka mediów, ale w tym trzeba zawrzeć jeszcze, że brak obecności.
liderów, czy też kandydatów do Sejmu i Senatu w mediach. Po prostu brak obecności. Nagonka była, bo na samym finiszu po prostu próbowano zaszczuć, ale nie było możliwości wyartykułowania swojego zdania, przedstawienia się, opowiedzenia o tym, więc sądzę, że media, przede wszystkim media, i ja bym tu nawet podkręcił więcej, że nie 34, a przynajmniej 44, jak nie 60, to zrobiły media, bo zwracam też uwagę, że te inne elementy, które wskazujecie panowie, są efektem nagłośnienia przez media. A jak popatrzymy na ten pierwszy element, czyli centrowanie i trzy osoby, no to dwie osoby z tych się nie dostały. Pani Siarkowska i pan Banaś. I pan Banaś. Nie dostały się. Natomiast tutaj pan Przemysław Wipler startował z jedynki w Toruniu, więc się dostał. No właśnie, ale przejdźmy jeszcze do sprawy, sprawy, tak powiedzmy, sprawy Janusza Korwin-Mikke. Czy pana zdaniem on zaszkodził Konfederacji? Powiem inaczej. Po każdej batalii generałowie dokonują rozliczeń między sobą i dowódcy. I taka sytuacja zazwyczaj ma miejsce, zwłaszcza, że były rozbudzone duże oczekiwania, no i zostały one niespełnione, czyli wzbudziła się frustracja. Pan Janusz Korwin-Mikke jest w polityce kilkadziesiąt lat, jest osobą znaną i większość, która śledzi jego karierę polityczną albo była włączona w te projekty, wie, o kogo chodzi. Ja może bym zacytował tutaj Stefana Kisielewskiego, znanego publicystę i kompozytora, felietonisty, która w 1990 roku wydał taką książkę Abecadło Kisiela. O, tutaj pokażę. Abecadło Kisiela. 33 lata temu. I pod literką K jest Janusz Korwin-Mikke. I co pisze Kisiel? Korwin-Mikke, mój przyjaciel, prezydent liberałów w Warszawie, troszeczkę fantasta. Robi wrażenie pomylonego, ale swoje osiąga i realizuje. Drukuje, wydaje jakieś robi historyjki. Szalenie pracowity. Poza tym imponuje mi, bo on tę kostkę węgierską, czyli tę chyba Rubika, w minutę załatwia, nie patrząc, a mnie się to jeszcze do dziś nie udało. A więc geniusz, nie? I tak kończy Kisiel. Czyli mówi, że robi wrażenie... Przepraszam, znakomity brydżysta. Tak, i dobrze, że pan redaktor o tym mówi, bo moim zdaniem on politykę traktuje jak grę w brydża albo grę w szachy. Jeśli popatrzymy na reguły i pewne strategie, no to tak to się odbywa. No i jest to polityk znany, jak mówię, 33 lata temu tak pisał o nim Kisiel, no więc tutaj cóż powiedzieć. Oczywiście powtórzę tylko, że po każdej batalii generałowie dokonują pewnych rozliczeń, no i tu w tej chwili akurat padło na pana Janusza Korwin-Mikkego. Wiemy, jakie miał wypowiedzi. On sam zapłacił cenę, bo nie dostał mandatu, jak wiemy. Będzie z żoną pana Bosaka. Tak, i jeszcze pani Karina Bosak startowała z trzeciego miejsca, więc jeśli ona by nie weszła, to jeszcze jest inna osoba, która by weszła przed panem Januszem, ale to jest wewnętrzna sprawa Konfederacji. Tak jak powiedziałem, bo pan Janusz Korwin-Mikke był szefem tych 40%, które cedował na pana doktora Sławomira Mentzena i Nową Nadzieję. I on był i chyba jeszcze jest honorowym prezesem tej partii i ma jakieś uprawnienia w związku z tym. I obawiam się, panie profesorze, że już nie bardzo. Jest w tej chwili zawieszony w prawach członka Konfederacji i wyrzucony z Rady Liderów. Jest osobny twór, to Rada Liderów, składająca się właśnie z liderów tych trzech formacji, a ze strony korony pana posła Grzegorza Brauna wchodzi on, Grzegorz Braun i Włodzimierz Skalik, czyli tylko dwie osoby, reszta to jest Nowa Nadzieja i Ruch Narodowy. I teraz, jak zostałem poinformowany, to sąd partyjny zdecydował o usunięciu pana Janusza Korwin-Mikke z Rady Liderów, a w sądzie partyjnym nie ma nikogo z korony
pana Grzegorza Brauna. Więc to o tym de facto zadecydowały te dwa człony, no i tak, tak zdecydowali, że jak mówię, że rozliczają wybory i stwierdzono według nich, jak sądzę, no bo publicznie się wypowiadają, gdyby liderom dać tę ankietę, to oni by to inaczej przeszacowali, czyli stwierdzili, że według nich tutaj najbardziej, że tak powiem, największą odpowiedzialność ponosi pan Janusz Korwin-Mikke i tak oni zdecydowali, o tak powiem. A czy ci liderzy nie upatrują też czegoś złego, chociaż w wyniku wyborów to raczej chyba niemożliwe, jeśli chodzi o pana Grzegorza Brauna? Bo moim zdaniem na ostatnim etapie przedwyborczym pan Grzegorz Braun był wyraźnie odsunięty w cień. Pan mówi tutaj o tym parytecie 40-40-20. No to jeśli chodzi o Konfederację, to tam ja nie zauważałem 20% dla pana Grzegorza Brauna. Panie redaktorze, ja startowałem z list Konfederacji i mam porozumienie, że nadal będę startował w przyszłych wyborach. I mam i nie nadzieję, będą to wybory samorządowe. Mam nadzieję, że wtedy uda się poprowadzić listę do zwycięstwa. Mam taką nadzieję. I chcę jednocześnie powiedzieć, że ja jestem z rekomendacji właśnie Korony Polskiej, z którą podpisałem jako prezes Ruch Prawdziwa Europa, Europa Christi porozumienie, dlatego nie mam, jest mi niezręcznie, a nawet nie mam tytułu do tego, żeby komentować decyzje liderów. Natomiast jeśli pan redaktor pokazuje, kto ile był... muszę to powiedzieć, sorry. Jeśli chodzi o liderów Konfederacji, to zapraszani byli wszyscy. I pan Grzegorz Braun był tutaj u nas w studio, natomiast pozostali liderzy akurat byli bardzo zajęci, nie mieli dla nas czasu. Ale to ich problem. Bo panie redaktorze, wracając do tego głównego pytania, było widać, nie było widać tego lidera czy tamtego, no to jak sądzę, zapadła pewna decyzja dotycząca strategii prowadzenia kampanii wyborczej. I tę strategię zaakceptowali członkowie Rady Liderów. Ja nie jestem członkiem Rady Liderów. W związku z tym tak została przeprowadzona kampania, a później, jak powiedziałem, po batalii, no trzeba jakoś rozliczyć tych generałów, więc panowie rozliczają się tam w środku. Mnie interesuje tylko to, żeby nie doszło do jakichś pęknięć w Konfederacji, bo uważam, że jest to twór wartościowy na scenie politycznej i powinien trwać i maksymalizować korzyści dla społeczeństwa polskiego, ergo wzrastać. I sądzę, że w wyborach na przykład europejskich w przyszłym roku Konfederacja powinna osiągnąć dwa razy większy wynik niż teraz. I mam nadzieję, że się do tego przyczynię tutaj. No zobaczymy. A ja chciałem powiedzieć, że już tutaj abstrahując od poglądów, ja zawsze bardzo ceniłem i lubiłem pana Janusza Korwin-Mikke i tak chcieliśmy po tych wyborach, po tych wszystkich zamieszaniach dać mu trochę odpocząć, ale myślę, że w najbliższym czasie uda mi się namówić pana Janusza Korwin-Mikke na taki większy wywiad, taką spowiedź Janusza Korwin-Mikke, bo sam jestem ciekaw, czy on odejdzie z polityki, czy jeszcze będzie próbował coś na jakimś polu zobaczyć. Ale to, mówię, kwestia przyszłości. Ja mam nadzieję, że pan Janusz Korwin-Mikke tu wystąpi, bo on nie stroni od wywiadów i uważam, że im więcej wypowiedzi liderów Konfederacji czy osób z kręgów wolnościowych, tym lepiej, bo to rozświetla umysły Polaków. No, jak mówię, żałować należy tylko, że nie docierają te głosy, tak jak pana posła Grzegorza Brauna czy innych, do szerszej publiki, ale panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, pomimo tego, że jak pan to ujął, pan Grzegorz Braun nie był eksponowany w tej kampanii, no to kandydaci przedstawieni przez niego na pierwszych miejscach dostali się do Sejmu. I za to trzeba panu Grzegorzowi Braunowi podziękować. Tak, no wykonał bardzo dobrą i ciężką pracę, mimo że nie było go w tych głównych mediach i w kampanii wyborczej. Tak naprawdę nie był twarzą o tak kampanii. Dobrze, nagadaliśmy się, przepraszam za kolokwializm,
ale myślę, że warto było poświęcić ten czas na omówienie wyniku wyborów. Mam nadzieję, że Państwo jesteście tą audycją usatysfakcjonowani. No jeśli chodzi o przyszłość, bardzo proszę, proszę Państwa, jesteśmy od Was uzależnieni. Jeżeli będziecie nam pomagali finansowo, to dalej będziemy przedstawiali różnego rodzaju audycje. Jeśli nie, to przykro to powiedzieć, ale będziemy się musieli pożegnać. Ja wierzę, że przynajmniej w krótkim okresie czasu do tego nie dojdzie. Także bardzo proszę Państwa o dawanie łapek w górę, o rozpropagowywanie tego filmu i przede wszystkim tych, którzy oczywiście mogą sobie na to pozwolić, na wpłaty finansowe na konto Fundacji Gambit, która prowadzi tą naszą telewizję internetową niezależnie lub nie. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Bardzo dziękuję panu redaktorowi i państwu za uwagę i cierpliwość. Dziękuję państwu i do zobaczenia w kolejnych programach. Do widzenia państwu.